Proszę Państwa, w tym roku po raz trzeci spotkamy się nad Zalewem w Kamiennej Górze na trzeciej edycji Święta Mleka. Po raz kolejny będziemy się bawić na pięciu planetach. Planeta dzieci, planeta smaku, planeta rękodzieła i planeta rozrywki. Każdy z nas spotka i dozna tutaj wrażeń dla siebie odpowiednich. Dzieci będą miały full wypas wesołego miasteczka, dorośli zdegustują nowe smaki przedstawione przez rękodzielników i przez spółdzielnię Kamos z Kamiennej Góry. Również będzie można zakupić wyroby zrobione własnoręcznie przez osoby, które będą prezentowały się na straganach. A atrakcją tegorocznego Święta Mleka będzie gotowanie prezentowane przez Kevina Eastona, słynnego strażaka z Londynu, znanego z programów telewizyjnych. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Po raz trzeci będziemy się bawić nad Zalewem Kamiennogórskim na powiatowym Święcie Mleka. Spotykamy się na Kamiennogórskiej Drodze Mlecznej, święcie, które wpisało się już w kalendarz imprez powiatowych, ale święcie, które również znalazło swoje miejsce w kalendarzu imprez województwa dolnośląskiego. Ja serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości na dzisiejsze święcie. Nie będę wymieniać ich z imienia i nazwiska, bo wszyscy ich widzimy. Serdecznie witam. Ale bohaterami dzisiejszego spotkania są rolnicy, hodowcy i producenci, wytwórcy produktów mlecznych. Serdecznie witam ich wszystkich dzisiaj tutaj w Kamiennej Górze. Otwieram trzecie święto powiatowe mleka w Kamiennej Górze.
Pani starosto, udało się zorganizować trzecie święto mleka? Tak, w tym roku po raz trzeci bawimy się nad zalewem w Kamiennej Górze na edycji Święta Mleka. Pogoda dopisuje, goście również, mieszkańcy są zadowoleni, bo chodziłam po całym deptaku, także widzę pozytywne emocje na to, co starostwo wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i z lokalną grupą działania przy udziale dużym pomocy samorządu miejskiego miasta Kamienna Góra, również Centrum Sportu i Rekreacji w Kamiennej Górze. Udało nam się to w tym roku po raz trzeci zorganizować. To jest, tak jak mówiłam na rozpoczęciu, ta impreza już się wkomponowała w kalendarz imprez powiatowych, bo taki był mój zamysł, i również już jest wpisana w kalendarz imprez województwa dolnośląskiego. Ja naprawdę jestem szczęśliwa, że impreza ta ma tylu gości w dniu dzisiejszym. To potwierdza, że takie imprezy są potrzebne, żeby ludzi z produkujących tą naszą żywność przybliżyć dla nas, osób mieszkających w mieście. Łukasz ma lat 11. Wiecie Państwo, jest to ten radosny wiek, gdzie mogę zawsze śmiało powiedzieć, kto ile ma lat. Bardzo chętnie w tym roku pomagał wójtowi i zasiadł w gospodarstwie, ponieważ zbiera pieniądze i ma marzenie, żeby sobie kupić kłada. Więc nie wyda te pieniądze od razu, bo wujek i wujka przyszedł, bo nie zapłacili w tym roku za pracę, ale będzie sobie zbierał te pieniądze, więc proszę, nie to jest cenne. Lubi gry komputerowe i jest doskonały z matematyki. Myślę, że jeden z nich będzie ekonomistą, czyli pan minister Rostowski będzie miał godnego następcę. Myślę, że będzie lepiej liczył, że lepiej zgra budżet. Tak. Także bardzo proszę, pan Aleksander Nowy-Płotnicki ocenia teraz przygotowanie naszych białkarzy na wystawę. Proszę, dzieci na tej wystawie. Bardzo proszę, Aleksander Boją się. Co chcesz? Już nie ma. Koza zjadła jabłuszko. Wakacje. Już cisza. A przedtem nie zawadzą cię we śmie? Nie, tylko że chciałam. Dziękuję, Nikola. Proszę bardzo. Byłaś cudowna, jak zwykle. To dzisiejsze święto mleka po raz trzeci, to też przyczyniła się pani troszkę do tej inicjatywy. Nie chciałabym mówić o moich zasługach, ale dla mnie niezwykle istotne jest to, że my wszyscy jesteśmy wygranymi. Dlatego, że my, mieszkańcy powiatu, wygraliśmy, mając święto o charakterze powiatowym. My mamy wiele aspektów i rzeczy, którymi możemy się pochwalić. Wybraliśmy mleko i to wszystko, co związane jest z hodowlą. I to nie tylko aspekt, mówię tutaj o rasie zachowawczej, gdzie należymy do hodowców, którzy z ogromną dbałością podchodzą do właśnie tego, ale to również aspekt hodowli bydła mlecznego i mleczarni, która jako jedyna z trzech na Dolnym Śląsku stanowi dla nas nie tylko kwestię zakładu pracy i miejsca, gdzie nasi kamiennogórzanie mają pracę, ale jest to również związane z tworzeniem takiej tożsamości. My mamy teraz, mogę powiedzieć, naszą tożsamość w oparciu o to, że potrafimy cieszyć się i chwalić z tego, co jest dla nas ważne. I to mnie bardzo cieszy. Pani radna, pani w komisji działa rolnictwa. To nie jest taki mały jakiś kąsek. To jest dość dużo pracy przy tym. Ja lubię pracować, biorąc pod uwagę fakt, że obszary wiejskie są zawsze tym obszarem, o którym pamiętamy dopiero na końcu. Zajmujemy się gospodarką, a mało kto wie, że rolnictwo to też jest gospodarka. Stąd też to było dla mnie wyzwanie i nie tylko ze względu na fakt, że mieszkam teraz na wsi, ale ja pochodzę z rodziny, moja babcia była rolniczką.
rolniczką. Mój dziadek był rolnikiem i dla mnie kultywowanie tych tradycji poprzez fakt wprowadzania nowych trendów, rzeczą dla mnie niezwykle istotną, by w sposób taki rzetelny i profesjonalny wykonywać pracę, a rezultaty chociażby takie jak dzisiaj tutaj w Kamiennej Górze, co mnie niezwykle cieszy. Proszę zwrócić uwagę, że prawie każde miasto ma swoją jakąś tradycję, tak? Mówimy o święcie miodu, mówimy o święcie ogórka, każdy poszukuje swojej tożsamości i my również ją znaleźliśmy. Jest to dla mnie ogromne szczęście móc uczestniczyć w takim wydarzeniu. Jakie zainteresowanie? Już kolega podchodzi i zaraz będzie pomagał porozpalać wszystkie grille i wtedy będziemy mieli czas na to, żeby stworzyć danie, które każdy z was będzie przygotowywał. Dzień dobry. Fajnie, kolorowo wychodzi. Chcemy szukać zwycięzcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś się pojawił do nas, tak? Takie życie. No i teraz pewnie to Kuźniewska. Miejsce trzecie, pani Bożeno, świetlica środowiskowa Promyczek z Lubawki. To jest ten pan w okularach, ogromne brawa dla pana. Na miejscu drugim, Dom Pomocy Społecznej z Szarocina, najliczniej reprezentowany dzisiaj na tej imprezie. A zwycięża Klub Edukacyjny 4H z Miśkowic. Brawo! Drugie miejsce stoi tutaj. Trzech facetów i dwie kobiety. Dyplomy i nagrody przekazuje Bożena Maziarska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Na miejscu trzecim Aniołek Elżbiety Zawadzkiej. Ogromne brawa, pani Elu. Na miejscu drugim Danuta i Zdzisław Nowak za Mnicha, a zwycięża Alter Ego Beata Grzesiak za Patery Szklane. Ja się ucieszyła, Beatka. Dziewczyny, to podejdźcie do przodu troszkę, bo was słabo widać tutaj z tyłu. Pierwsze miejsce Beata Grzesiak, miejsce drugie Danuta i Zdzisław Nowak i miejsce trzecie Elżbieta Zawadzka. Ogromne brawa i gratulacje. Proszę się uśmiechnąć do naszych fotoreporterek wspaniałych. Jak się czujemy na dzisiejszej imprezie? No super, fantastycznie. Zresztą ja się na każdej imprezie czuję fantastycznie, także bawi się tym, co gmina, powiaty, starostwo daje ludziom, między innymi właśnie święto mleka. To jest właśnie to, co powinno się odbywać coraz częściej, jak najczęściej, żeby ludzie mogli wyjść z domu właśnie i pokazać siebie i poglądać to, co właśnie mamy do zaprezentowania. Czyli właśnie tak, święto mleka, firmy, to co daje nam życie, czyli bydło, bo to jakby nie było, to jest właśnie życie, a my musimy wiedzieć, skąd to się tak naprawdę bierze.